Serdecznie przedstawiam Wam gwiazdę dzisiejszego wieczoru, czyli paletkę firmy The Balm. Tutaj mamy jedną część piękności. A tutaj znajduje się druga część piękności. Chciałabym Wam zaproponować dzisiaj dwa makijaże, dzienny oraz wieczorowy, wykonany właśnie tą paletą. I serdecznie oczywiście zapraszam do oglądania filmu do samego końca. Bo na końcu czeka na Was niespodzianka. Witam Was, kochani, po tym krótkim wstępie. Już część makijażu mam zrobioną, a resztę tego makijażu zrobię gwiazdą dzisiejszego wieczoru, czyli In the Balm of Your Hand, firmy The Balm. No i tak, żeby nie przyciągać początku, myślę, że możemy zabrać się za konturowanie twarzy. W ogóle paletka jest świetna, jestem nią całkowicie zachwycona, bo mamy w niej wszystko, co potrzebujemy. I cienie do wykonania makijażu dziennego, i rozświetlacz, i bronzer, i róże, i błyszczyk, i pomadkę. Super. Jest to fenomenalna paleta. Uwielbiam ją. Po prostu zakochałam się w niej od pierwszego wejrzenia i od pierwszego użycia. Więc do dzieła. I zachęcam Was do oglądania do samego końca tego filmiku, bo tam czeka na Was niespodzianka. A teraz zajmijmy się konturowaniem twarzy i użyję do tego bronzera Bahama Mama, którego chyba już nie trzeba przedstawiać, bo to jest gwiazda nad gwiazdami. Więc biorę pędzelek z Zerby 105 i będę konturować twarz. Bez jakiejś przesady, bo najpierw zrobię makijaż dzienny, a później będziemy go przerabiać na wieczorowy. Chciałabym Wam pokazać po prostu możliwości tej palety. Zacznę od czoła, żeby, prawda, troszeczkę optycznie zmniejszyć to moje ogromne czółsko. No, Bahama Mama jest po prostu rewelacyjna. Bezapelacyjna. Kości policzkowe, prawda, bo nie mogą być takie niezrobione. Następnie bierzemy róż do policzków i tutaj w tej palecie mamy trzy róże. Ja, zwracając uwagę na to, że najpierw robimy makijaż dzienny, a później będę go przerabiać na makijaż wieczorowy, użyję Hot Mama. Jest najdelikatniejszy, takie właśnie rzeźki, lekko rozświetlający, idealnie będzie pasował do makijażu dziennego, żeby, prawda, ten makijaż dzienny nie był zbyt ostry. Więc użyję teraz Hot Mama i użyję do tego też pędzelka z 127. O, pięknie rozświetla kości policzkowe, możecie popatrzeć, i jest taki właśnie delikatny, nieprzesadny, idealnie dodający takiej świeżości w makijażu dziennym. No i Hot Mama, Hot Mamą, a w palecie znajduje się mega kultowy kosmetyk, który chyba zawładnął sercami wszystkich, czyli Mel Luminizer. O, tu jest. No i jak już tą Hot Mama mamy nałożoną, to fajnie by było użyć Mary, prawda? Mary Lou na kości policzkowe. Ojej. Ile razy nakładam ten rozświetlacz, tyle razy się nim zachwycam. On jest po prostu piękny. Tak wygląda wykończona twarz. Jedna paleta, trzy produkty, wszystkie trzy świetnie wyglądają. Tu nic dodać, nic ująć. Naprawdę. Teraz bym chciała tak podkreślić oczy, żeby były lekkie, rozświetlone, ale podkreślające urodę, żeby ten makijaż nie był taki demoniczno-kokieteryjny, jak makijaż wieczorowy. Tym zajmiemy się później. Czyli robimy lekkie rzeźki podkreślające urodę na co dzień, teraz make-up oczu. Na początek użyję tego odcienia tutaj, żeby on mi się ładnie stopi
z różem. Te kolory są bardzo do siebie zbliżone. Zresztą róże też można jako cień użyć, jakby na to patrzeć. Ale te kolory są dość do siebie zbliżone i on się ładnie jakby stopi z całym makijażem. Więc biorę sobie pędzelek, jest 221. Nabieram cień. Teorii to pędzel do blendowania. I tutaj w załamaniu powieki nakładam tego cienia. Ale się ładnie błyszczy. Teraz jego brzegi mogę sobie rozblendować. Do blendowania używam 228. Również zlewy. To samo robię z drugim okiem. I teraz na oczach, jak już ten cień mam dokładnie rozłożony, użyję sobie Mary Luminizer. Czyli na środek powieki paluszkiem nakładam nasz kochany rozświetlacz, żeby rozświetlić właśnie powieki. O! No, wygląda super. I dodam go jeszcze w wewnętrznym kąciku oka, żeby tam też się coś skrzyło. I na drugą powiekę również. Teraz biorę cieniutki pędzelek do brwi. To też jest z 317. I ten ciemny cień tutaj z palety, o ten tutaj, nałożę sobie odrobinę tak od połowy oka do zewnętrznego kącika, żeby podkreślić linię rzęs. Widzicie różnicę, jak tutaj jest ładnie linia rzęs podkreślona? I z drugim okiem zrobię dokładnie to samo. Delikatnie też, żeby tego cienia tam prawda nie było za dużo. To, co teraz mi pozostało w wykończeniu makijażu dziennego, to jest użycie jasnej kredki na linii wodnej oka, żeby te oczy, prawda, powiększyć, żeby zrobiły się takie bardziej otwarte, i użycie tuszu do rzęs. I makijaż będzie już niemalże gotowy. Rzęsy już mam wytuszowane. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze, żeby podkreślić oko w makijażu dziennym, ja osobiście uwielbiam mieć rzęsy długie. To przykleję sobie rzęski Arbelki i to jest 318 akcent. W zewnętrznym kąciku, żeby po prostu tutaj coś tam się zadziało fajnego. Oczywiście możecie ten krok pominąć, bo makijaż tak właściwie jest niemalże gotowy. Rzęsy już mam. I co teraz? Teraz usta. Biorę sobie, tu w ogóle jest osobno otwierane na usta, to jest w ogóle jakiś czad. Fajny patent. I biorę ten jaśniejszy odcień. Delikatnie palcem nakładam sobie w formie takiej szminki, takiego szminkobłyszczyka. I wystarczy. I tak prezentuje się, proszę ja was, mój makijaż dzienny wykonany jedną paletą, czyli użyłam do wykonania makijażu wszystkich cieni z jednej palety, do tego bronzera, różu, rozświetlacza i jeszcze pomadko balsamu. No to takie, ma konsystencję jak taki pomadko balsam trochę. I praktycznie połowa mojego makijażu, wytrzymać tusz do rzęs, kredkę, brwi, podkład i puder. Cała druga połowa jest wykonana jedną paletą, to jest w ogóle ekstra. Ja jestem zachwycona. I teraz chciałabym wam pokazać kilka zbliżeń tego makijażu, zanim przejdziemy do części wieczorowej. I teraz ten makijaż dzienny możemy zamienić na makijaż wieczorowy. Więc odklejam moje rzęsiska. Przecieram usta i też przetrę sobie troszkę oczy, czyli moje cienie na powiekach, jakby usunę je trochę, żeby mi się jedne z drugimi zbytnio nie mieszały. I bierzemy dalej naszą paletę in the palm of your hands. Biorę pędzel do cieni i biorę cień, który po prostu jest moim ulubionym cieniem w palecie Nude Tude. I jest to ten tutaj taki
taki śliwkowy trochę. Jejku, piękny jest ten odcień. Ja go w ogóle w palecie New Tweed uwielbiam. Biorę pędzel, ten sam 221 z Rewy i w załamaniu powieki maluję tym cieniem właśnie śliwkowym. Trochę sobie wjadę nim na powiekę. Zaznaczam zewnętrzny kącik. Oczywiście możemy cienia dodać, żeby był mocniejszy, żeby nie był taki blady, w zależności od tego, czy lubicie bardzo ciemne makijaże, czy bardzo delikatne. Mogę wyblendować brzegi. Teraz wezmę mniejszy pędzelek, jest to 231 z Ewy i zajmę się dolną powieką. Nałożę tego cienia na dolną powiekę. I ten sam mniejszy pędzel biorę i nałożę ten cień tutaj, żeby jeszcze dodatkowo wzmocnić ten makijaż i zewnętrzny kącik oka przede wszystkim. Dokładam tutaj w zewnętrznym kąciku. Przeciągam go nad załamanie powieki troszkę. I przy dolnej powiece tak do połowy oka. Teraz znowu pobawię się w Mary Luminizer. I tak samo jak w poprzednim przypadku, dokładam jej troszkę tutaj w wewnętrznym kąciku, żeby rozświetlić. I na środku powieki odrobinę. O, no i mamy fajną błyskotkę na oczach. Teraz szybciutko zrobię dokładnie to samo z drugim okiem. Makijaż oczu jest gotowy. Mam super mocno podkreślone oczy, ale żeby tego jeszcze nie było tak mało, bo przecież makijaż trzeba wykończyć, użyję sobie eyelinera od Anastazji Beverly Hills i zrobię takie krechy. No. Czyli to, co tygryski lubią najbardziej. No i w ogóle fajnie, że w tej palecie jest lusterko. Mogę sobie teraz malować kreski przy pomocy tego lusterka, ale fajnie. Uwielbiam palety z lusterkiem. Naprawdę, nieważne z jakiej firmy, ważne, żeby było lusterko. Ono już robi połowę roboty. Ale wymalowałam krechy, co? Teraz mogę jeszcze raz użyć tuszu do rzęs. Tak delikatnie, żeby tylko przyczernić to oko oraz kremowej kredki na linii wodnej oka. Oczywiście możecie użyć czarnej, jeżeli takową wolicie przy takim mocnym makijażu. I tak jak w poprzednim makijażu sprawię sobie rzęsy, ale większe tym razem. I będą to rzęsy Wispies od Ardell. Takie o. One są mega duże i mega gęste. To jest z tej serii Studio Effects. Są super te rzęsy, naprawdę. Ostatnio w nich cały dzień biegałam i mega, mega fajne. Takie oczy są w nich. I wielkie gały już są, z wielkimi rzęsiskami. Piękne są te rzęsy po prostu. I to, co teraz pozostało, to wzmocnić konturowanie twarzy, poza oczywiście pomadką. I wezmę trochę Bahama Mama i ruszę tylko kości policzkowe. Tak naprawdę nic poza kośćmi policzkowymi nie będę tutaj wzmacniać. I teraz róż, i żeby pasował bardziej do tego mojego makijażu, to nałożę ten tutaj. To jest róż Cabana Boy. To jest też cień do powiek, tak przy okazji, jest tu napisane. I troszeczkę bardziej przyróżowie policzki. I ten odcień również będzie bardziej pasował do tego, co mam wymalowane teraz na oczach. Bardziej niż ten poprzedni oczywiście. No i wiadomo, z rozświetlaczem to tam mogę sobie poszaleć. Jest wieczór. Dobra, ale bez przegięć. I teraz usta. Usta otwieram moją boczną kasetkę i tego odcienia tutaj nałożę, ale troszeczkę. Żeby te usta już przy tym makijażu nie były takie, wiecie, mocne, to nałożę sobie troszeczkę, żeby je bardziej zaróżowić.
To oczywiście te pomadki tutaj są fajne, bo to są też róże do policzków tak przy okazji, więc jeżeli lubicie nakładać róże właśnie na mokro, to no to super jest ta paleta, co tu dużo gadać w ogóle. No, dobra, to tak wyglądam. Tak się prezentuję w makijażu wieczorowym. Z krechami poszalałam, ale mnie się bardzo podobają. No. I teraz możemy przejść do wyczekiwanej przeze mnie i przez Was zresztą chyba też części tego filmiku, czyli części konkursowej. Na początek powiem Wam, co mam dla Was. Mam dla Was takie właśnie dwie paletki, po jednej dla każdej osoby, czyli dwóch zwycięzców będzie konkursu, In the Palm of Your Hand, ufundowanych przez drogerię Cocolita.pl. I teraz przejdźmy do zadania konkursowego. A zadanie konkursowe jest wymyślane przeze mnie. I będzie ono bardzo, bardzo ciekawe. Bo trzeba zrobić makijaż tylko jednym kosmetykiem. Makijaż jednym kosmetykiem. Może to być paleta oczywiście, ale może to być, nie wiem, kredka, eyeliner, tusz do rzęs, podkład, cień. I cokolwiek sobie tam jeszcze, prawda, wymyślicie. No i taki makijaż trzeba zrobić. Trzeba wymyśleć najpierw, co chcecie zrobić, później zrobić, potem sfotografować, potem wysłać do mnie na maila, którego macie podanego w opisie i wpisać właściwy tytuł tego maila jeszcze tak przy okazji. I wszystkie informacje oczywiście na temat konkursu macie w opisie tego filmiku. I konkurs trwa od teraz, od momentu, kiedy ten film z tą paletą i z tym makijażem i z tym poprzednim został wrzucony do internetu. Trwa od teraz do 11 grudnia, kochani, do północy 11 grudnia, czyli macie 2 tygodnie na to, żeby stworzyć pomysł i wziąć udział w konkursie. Wszystkie informacje, tak jak wspomniałam wcześniej, zasady konkursu znajdują się w opisie filmiku, a wyniki konkursu, czyli zwycięzcy konkursu, zostaną ogłoszeni w filmiku, który pojawi się na kanale 14 grudnia o godzinie 19. No, to ja Was zachęcam do zabawy, do pobudzenia swojej wyobraźni. Mam nadzieję, że samym pomysłem na konkurs udało mi się pobudzić Waszą wyobraźnię. No i oczywiście zachęcam do wysłania zgłoszeń. Mam nadzieję, że będziecie się przy tym świetnie bawić, bo ja na pewno się będę świetnie bawić i nie mogę się doczekać, aż zobaczę Wasze prace. No i chciałam Wam na koniec życzyć słodkich snów i buziaczki. Do zobaczenia i pamiętajcie o konkursie. Mua.